Witajcie. Dzisiaj w kolejnej grze idę Mordekaiserem na mida. Mordekaiser, czyli wielka kupa żelastwa, która bardzo mocno bije. Natomiast poza nim mamy dzisiaj w grze jeszcze jednego gościa. Gruszka 95, który siedzi obok mnie i się właśnie na mnie gapi dziwnymi oczkami. On będzie dzisiaj komentował dla was grę. Ja będę tylko grał. Tak więc zapraszam do słuchania, enjoy the view i tak dalej. Oddaję głos do niego. Ruchy. No fajnie, będę musiał się nachylać do ciebie, jakbym ci loda robił, może za krótki kabel. No dobrze, proszę państwa, no to co my tutaj mamy? Przeciwny team. Cztery Harry, które mogą iść na mida. Na upartego to nawet 5. Jurika bym nie wysłał. Ja tak, też nie. Aczkolwiek nasz team jest całkiem zrównoważony, nie powiem. Support Blitz, Mordekaiser Mid, Amunu Tank, AD Carry, no i Nocturne. Oczywiście jak to bywa w grach zwykłych, olewamy dżunglę. No tak, odezwał się jungler. Tak więc... O, możemy podziwiać w tym przypadku niski jak na oznaczonego ping, 70. Naprawdę rzadkość, proszę państwa, proszę się przyjrzeć. Mówię bardzo dobrze. Nie pytam. Zobaczy się wieczorem. No tak. W końcu możemy zobaczyć, że Blitz jest już napalony i gotowy do walki. Do walki, bo można zobaczyć tutaj taki śliczny dymek. Napalony do walki. Oj to. No tak, Wladimirowi też skoczyły promile, widzę. No tak, no i oczywiście, ponieważ ten siedzący oto mnie osobnik postanowił nagrać połowę ekranu ładowania, to państwo chwilkę poczekacie. By się uchylać. To nie fair. Aczkolwiek jakby nie mu się chciało, to może to wytnie. Twój epicki komentarz wytnę jak możesz. Mogę. W sumie. Ja też mogę. You don't say. Dobrze. Od razu do buzi, wiesz? Ale teraz zobaczmy epickiego Deada nam idzie w edycji First Blood. Znaczy, komentator miał być śmieszny, chyba mu nie wychodzi. Mordę. Okej. Złote myśli Wayne. Adę mordę. Próbujemy? Zdarzyło mi się. No. Zdarzyło mi się w tym ryska. Zbudowałem trochę jak zostali. I całkiem w sumie niezły... Wladzio na górze. Stawiam na Fizza na midzie. Ja się boję... Bo... Na Fizę dam radę, na Wladę też bym dał. Z tym. Z teamą. Pojawiły się stwory, proszę państwa. Pojawiła też się kupa żelastwa na midzie, które na razie stoi i obraz twardzą. Dobra. Trzeba rozruszać łożyska. A co? No wiedziałem, że będzie. Nie wiedziałeś. Znaczy, miałem nadzieję, o. Ja wiedziałem. Tak. A Fizz jest głupi.
Od kiedy pokazuje PD? Można tak ustawić. Ja mam tak ustawiłem. Po co? Chcę się czuć jak w takim typowym RPG-u. Co się czepiasz? Fajne jest. Och tak. Próbuj mi widzieć więcej. Powiedziałem, że spróbuję. Dobrze. Teraz kupa żelazwa wyjmuje swoją maczugę. Uwielbiam haratować Fizę. Myślę, że Fiz nie powiedziałby tego samego. A Fiz uwielbiam kupę żelazwa, która podkłada się pod wieżę. Zdecydowanie. Szczególnie, że ta kupa żelazwa za chwilę zginie. O ile miniony nie zabiją kupy żelazwa. To się nie zdaje, że więcej nie pozwolisz mi komentować. Kiedyś trzeba spróbować. Kiedyś trzeba się przekonać, że to jest problem. Jak mi pokażesz, co dzieje się na mapie, to się odezwę. Na razie widzimy ścierającego się AD Carry ze swoim supem na bocie, mniej więcej w połowie. Wygląda dosyć wyrównaną walkę. Top najwyraźniej dostał w dupę. Delikatnie rzecz mówiąc. Tak, aha. Zdecydowanie dostał w dupę. Jak Amumu z Nocturnem mogą dostać w dupę na pierwszym levelu? Jak? Mogą. Może teraz oddam ci mikrofon. Na sucho albo na mok. No nie. Inteligentne, zdecydowanie. I owszem, od tego jest komentator. Tak. Amumu jest za Werunami. Anumu. Amumu. Amumu. Amumu mu 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 mu. Amunu. Amumu. To i potem do kanału dołączysz słownik własnych pojęć, rozumiem? WTF is not fucking clack. O, AD Carry ruszę do roboty. Tak, proszę Państwa, mam słabość do AD Carry, przepraszam. On zwykle gra AD Carry. Ja zwykle gram midem. Albo jungle. Ty grasz midem. Ostatnio często. Ała. Ty jesteś walonym subtankiem. Też. Znasz takie pojęcie jak SS? Tak przez dłuższą chwilę go nie widziałeś, wiesz o tym. Mogło się skończyć różnie. On nie idzie na inne linie. On nie idzie na inne linie, bo ja tak mówię. No bo nie idzie. Zabroń mu. O, za to Wladzio idzie. Straszny Wladzio. Wiem nie mocno. No dobrze, to był haras naprawdę na poziomie czwartolevelowego Wladimira. Zdecydowanie. Jego więcej niż on nie dwie minuty. Dwie minuty, a to jest poczucie czasu naszego właściciela kanału. Jakby to nie ująć. Który nie potrafi nawet dodać porządnie skilla trzeci level z rzędu. I na razie wygląda to tak, jakby miał ochotę mnie zabić, ale nie mógł, bo nie może wziąć ręki z myszki. Zaczął śpiewać. Proszę Państwa. Jest źle. Jest źle. Czy ty wyciągasz 30 FPS-ów tylko? Jakoś to mi przeszkadza w graniu.
Och tak, gankujcie mnie więcej. Gank again. Please, gank more. Mhm. And... You suck. Zastanawiam się, jak mam komentować tę grę, nie obrażając cię. Tak, ewidentnie widzimy tutaj noob topa. Amunu, smutna mumia. W tej chwili stoi pod latarią. Przepraszam, pod wieżą. No, aczkolwiek jakoś tego golda musi zarobić, skoro ciągle deda. tak. No, który zapewne więcej by zarobił na straszeniu małych dzieci w Wesołym Miasteczku. Ze swoją posturą. Aczkolwiek widzimy, że bot radzi sobie całkiem nieźle. Mit też. Mit się. Tak, jako jedyny nie ma dedy. Nie sądzę. Wszystkie dedy są na topie. O ile dobrze widzę. Jakbyś pokazał tabelę, to by było łatwe. Tak. Nawet nie ruszył HP. Try me more. Try me more. To już chyba była propozycja do Amunu. Proszę państwa, kurwa, z drzwiami stop. Zastanawiam się, czy to... Zamyślam się, ale muszę jakieś takie ciekawostki wrzucać. Mordę puszujący wieże. Jakbyś był AD, puszowałbyś bardziej. Nie powiesz, ale jestem niestety AP. Taka zaleta mordę. O, w końcu. Koniec serii. W 9 minucie. Boże, jak to dobrze. Pismy już na wskazówkę. Dosłownie. Dosłownie, wskoczę ci na różdżkę, to zobaczymy. Ja nie mam różdżki. Ale on ma. Trójząb. Zobaczymy, jak ci wsadzi twój trójząb. Nie, swój trójząb. O, mały fail językowy, proszę państwa. Ale polonista siedzi obok, więc... Co on powiedział? Postarszał panie. Tak, proszę państwa, mordę na środku ostro szarpie. Podsumowując sytuację. Amunu na górze stoi pod latarnią, Noctur straszy małe dzieci. Mit na dole, mit ostro szarpie. Bota nie jestem jeszcze w stanie skomentować, aczkolwiek myślę, że trafia nam się świetna drużyna galerianek. A master... Gankujący AD carry. A nie. Przepraszam, on nie jest AD carry. Chłe, chłe, tylko traf go czymś jeszcze. Timo? Może byś skomentował mojego dobrego killa? To nie był dobry kill. To był fail mastera, który się cofnął zamiast spierniczać. Ja się cofnął zamiast spierniczać. Tak. Cofnął się do ciebie. Grzybek. Twój duch wlazł na grzybka. Nie bardzo ładny wygląda. Tylko ty dostajesz Ignite'a. Dobra. Czy ten master używa alfy? Czy on nie używa w ogóle skilli? Pięknie. Dwa trupy. Leni sobie świetnie poradziła. A mordę robił za support. This fist sucks, sucks, sucks. O, to będzie revenge. Epicki. Nie epicki kill. I dead. Oni supposed to be weak. Early game. Nie jest wcale.
Chyba, że granią jakiś noob. Dlaczego on zaczyna od Blood Tristera? O tak. Chcesz pokomentować? Sorry, nawet nie wiem, co to jest Blood Trister. Krwica. Sorry, no co tam dzieje? Cię będę podpowiadał. No. Masz. Nie, mój komentator się niestety nie sprawdza w roli mu powierzonej, w związku z czym ja wracam było. Tak do gry. Komentował. I tak cię potem wytnę. Będzie ci ciężko. Nie czuję stopy. Niestety, proszę państwa. Niestety, proszę państwa, na topie mamy straszne lamy. To jest mocno denerwujące. Ale nie działa paka. Zabrakło języka w gębie. W momencie, gdy oddał mi słuchawki, zaczął naprawdę komentować. Nie ma tak, dobry komentator. Tak mi przykro. Wolę komentować z poziomu edikery. Czy tobie czary wysysają na tych pancerz? Mi moje czary dodają pancerz, a kiedy ktoś mnie bije, to tak, najpierw mi zabiera ten dodatkowy pancerz. Tak to ma darmowe? Słucham? Tak to ma darmowe? Ale co? HP mi zabierają. HP ci nie zabierają. No bo mam hextecha, 12% wysysu. Może byś komentował. O kurwa, moja noga, trzecia noga. No cóż. Proszę państwa, i tak oto będzie epicki killfiza? Będzie epicki killfiza? Nie będzie, bo blitz z lamą. Nie będzie, bo blitz jest lamą. Nie, blitz nie jest lamą. Ty jesteś lamą. Jesteś dalej lamą. Dalej lama. Dalej lama. Let's go, Dalai Lamaizm. Dalai Lamizm. Oto właśnie ten. Who cares, I'm under Tourette. Oto właśnie Nocturne ukazał nam sztuczkę znaną bardzo dobrze wszystkim grającym w LoL'a jako I'm flying for you. Idiot. Niektórzy również zwołują Go Power Rangers. Ja bym to nazwał napalonym nocturnem, którego dziewczynie właśnie skończył się okres, ale... Zawsze masz takie pomysły. Teraz zacząłem komentować. Aczkolwiek fabuł to dosyć nieprostny komentarz. Sorry. Saks. Sprzedaj buty, kup Rabadona. Wiesz, że zamierzam? Zamierzam sprzedać buty, aby kupić Rabadona. Dokładnie. Tak właśnie się to robi. Rabadon, dziękuję. Tak naprawdę first item. O właśnie, uczcimy naszego sponsora. Na zdrowie. Sponsorem dzisiejszej gry jest... Sponsorem dzisiejszej gry jest producent piwa Harność. Pamiętajcie, to jest dobre piwo. To już się odwalił po nim. Nie odwalał. Men, a my niedługo z tym walgiem nagramy i wybraliśmy opowieści z Darni. Nie rozumieć Atlanta. Nie wiesz? Jasne. No to wiesz, to generalnie nam parę tysięcy nie było. No tak. No w każdym razie chodzi o to, żeby odwrócić planę, nie? Pokażę, że niestety moja drużyna chrzani. Chrzani. Strasznie chrzani. I z tego powodu, ponieważ ja się muszę zająć tą grą, bo niestety chyba muszę ją wykierować, to oddam... oddam pałeczkę komentatora mojemu... mojemu kumplowi obok.
Tak, zdecydowanie nie chcę jego pałeczki, ale komentować mogę. Tak więc widzimy tutaj Lucky Blitza, zdecydowanie. Dwie kupy żelastwa na midzie, proszę państwa, niespotykany widok wręcz. Aczkolwiek mid został puśnięty. No tu widzimy Teemo. Dogorywającego topa. I mastera, który kosi farmę na bocie. Zajebany farmer. Chodź do Teemo. Tak. Teraz oznaczony zamachnął się swoją maczugą na Teemo. Tak, master. Próbuj mnie bardziej. Master, próbuj mnie bardziej. Tak, proszę państwa. Coś mi się zdaje, że ten komentarz będzie z minuty na minutę coraz dziwniejszy. Chciałem się, jakby to wyglądało, gdyby Teemo dostał maczugą w wielkości jego samego. To by go zabolało. Teraz rozkmina komentatora. Jak powstają małe jordle. Brawo dla komentatora. Brawo dla mordy, który KS-uje. Mu połowę życia, hello. Połowę życia byś mu zabrał, gdybyś próbował go zgwałcić. Zabrałem mu półtora życia. Jestem taki męski, zabrałem mu półtora życia. Ale nie, proszę państwa, gramy w LoL'a, nie w Mario. One more year perfect to be alive. Master, shut up. We win this! Lama nawet miniona nie potrafi ubić. A teraz padnie. Dostanie za chwilę... Życie jest przereklamowane. Pum! I disappear! Boom. Och. Kill został złapany. Nice. O, dwa trupy nocturna. Czy będzie tribe? To był ghost. Tak. A propos gminy komentatora. Oddałaś. Przykro. Nie. Do widzenia państwu. Przepraszam za nieco zlamiony komentarz. No sam oczywiście już nie powtórzę, mam nadzieję. Chyba tak. W każdym razie. Grę widzieliście fajną. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia następnym razem.